Aneczko, jako mama piątki dzieci, co myślisz na temat 500+? Ma to swój sens czy niekoniecznie? Agnieszko, ma sens. Ma sens. Ja jestem dla nas. My mamy piątkę dzieci, jak wiesz. I dla nas 500+ jest ogromną pomocą. Nie jest to absolutnie żadna zachęta do posiadania większej ilości dzieci. A dlaczego? Dlatego, że ten, kto ma dzieci, to wie, jak kosztuje dużo codzienne życie. Przykładowo. Zwykłe zakupy na weekend. Agnieszko, ja jadę do sklepu i dla mnie normalnym jest, że ja wydaję na weekend w granicach tak jednorazowe zakupy. To jest 200-300 zł. A ile z tego myślisz, że jest podatku VAT? Jesteś ekonomistą, to pewnie umiesz wyliczyć. Oj, zadajesz mi bardzo trudne pytanie. No, jak 23% VAT, no to jakby z tych 300 zł, Agnieszko, no to ile może tam... 80 będzie, tak gdzieś koło 100 tego będzie. Gdzieś o paliwach nie mówisz i o paliwie, innych opłatach? Oczywiście o paliwie, o innych nie mówimy. Natomiast jakby te 500 zł jest bardzo przydatne. Ale wiesz co, Aneczko? Ja pytam się, bo dla mnie jest to w pewnym sensie wrócenie podatków, które rodzina płaci, bo tak, podatek masz w gazie, w prądzie, w wodzie, w tak, benzynie. I te prawda. Rodziny, które mają dużo dzieci, no ja jestem akurat mama siódemki, to wiem o tym, że te znacznie większe wydatki i znacznie większe podatki odprowadzane. I tak właśnie oczywiście. Mają zwrot podatku tego, co się za dzieci odprowadza. Więc też widzę ten wymiar, dlatego tutaj pytam tak na szybko licząc. Oczywiście, dlatego że ja tak jak mówisz, to jest dużo, często taki przeciętny rodzic jednej, dwójki dzieci, i absolutnie nie oceniam tutaj po ilości, bo jakby jest wolność, jedni chcieliby więcej, jedni wybierają tak świadomie. My wybraliśmy, zdrowie nie pozwala. Czasami zdrowie, my świadomie wybraliśmy piątkę dzieci, jakby nie kalkulując przed wyborem 500+, kalkulując nasze możliwości, nasze osobiste możliwości. Natomiast rzeczywiście to jest dużo większe wydatki. Same buty. Ja potrafię, kiedyś przed latem pojechałam do sklepu i to nie był sklep nie wiadomo jakich wysokich lotów, natomiast za same buty, gdzie kupiłam dla piątki dzieci po dwie pary butów, to było 10 par butów, tak? Więc na taśmie były same buty tylko. I kwota jest ogromna, tak? Więc przy okazji, jaki impuls dla gospodarki rozwoju, bo trzeba naprodukować te buty, ubrania. Oczywiście, a jak tak to wiadomo, przy dzieciach to był pierwszy rzut przed latem, potem jeszcze w trakcie lata też trzeba było dokupić buty, bo coś się z nimi stało, bo dzieci wyrastają. Także to jest tak, że to 500 zł bardzo pomaga, ale też nie można mówić, że decydujemy się tylko dla tych pieniędzy. Bo to nie jest aż tak ogromna kwota, która by sprawiała, że to będzie motor do posiadania dziecka. Dziecko jest ogromnym darem samym w sobie i jakby nie może być rozpatrywane tylko i wyłącznie pod kątem ekonomicznym. Ba, nie może być w ogóle rozpatrywane pod kątem ekonomicznym. Może być rozpatrywane jako dar z siebie, jako dar Pana Boga dla osób wierzących. Jako nasze szczęście, ale absolutnie nie możemy brać pod uwagę tutaj żadnych pieniędzy, a tym bardziej 500+. A gdyby któraś mama, mając do dyspozycji 500+, nie podjęła przez jakiś czas pracy, czy to Ciebie bulwersuje, że z powodu 500+ ta mama zawodowo się nie uaktywnia, tylko na przykład czwórkę czy piątkę dzieci w tym czasie wychowuje? Czy to jest jakaś krzywda dla społeczeństwa, dla gospodarki? Nie, absolutnie. Jakby mama, która ma czwórkę, piątkę, trójkę dzieci, dwójkę, jest osobą, która pracuje na pełen etat. To nie jest osoba, która nie pracuje. To jest... Czasem nawet, przepraszam, jedno dziecko jest tak absorbujące i trudne, tak. Że nawet dla tego jednego dziecka dobre poprowadzenie też potrzeba mamy. Oczywiście. Oczywiście, dlatego mnie absolutnie ja nie jestem absolutnie, rozumiem mamy, które zostają w domu, rozumiem mamy, które nie decydują się na pracę zawodową przy piątce dzieci, bądź zawieszają na pewien okres tą pracę i nie wierzę, żeby zdrowo myśląca mama,
która decyduje się w sposób świadomy na posiadanie większej ilości dzieci, bądź w ogóle na posiadanie dzieci. Jej jakby brak aktywności zawodowej w takim, no, takim pojęciu ogólnie przyjętym, czyli praca zawodowa, tak, poza domem, jest tutaj krzywdą dla społeczeństwa. Absolutnie. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Aniu, dzięki. Do zobaczenia przy kolejnej rozmowie. Do zobaczenia, Agnieszko.